blokowałam na tym kanale. Cały czas pojawiają się filmy dwa razy w tygodniu, ale vloga nie było dawno, także jestem naprawdę stęskniona za Wami, za taką formą, w której mogę się Wam wygadać i możemy razem spędzić dzień. I właśnie chciałam Wam się wygadać, jak to jest, że odkąd wstaję jeszcze wcześniej niż kiedyś, bo przez ostatnie kilka tygodni wstaję między 5:15 a 6:00 z hakiem. No 6:00 z hakiem to jest najmniej moja ulubiona pora do wstawania. Najlepiej czuję się, jak wstaję między 5:00 właśnie z hakiem a 6:00. I dużo ludzi komentuje to w taki sposób, że jestem nienormalna, że w ogóle, że mi się chce, że to jest masochizm i tak dalej. A to poranne wstawanie działa na mnie wręcz przeciwnie. Ja mam dużo większy, odczuwam dużo większy komfort, dużo większą satysfakcję z tego, co robię. Mam dużo więcej energii, lepiej jest mi się zorganizować. I teraz ktoś może powiedzieć, że to jest indywidualne, i ranny ptaszek, no to dla takiej osoby jak ja, bo ja byłam prawie zawsze w swoim życiu rannym ptaszkiem, to mi jest łatwiej wprowadzić właśnie to poranne wstawanie. A ja uważam, że nie do końca tak jest, bo z tym wstawaniem, skoro świt, jest tak jak z każdym innym nawykiem. A wstawanie wcześniej, wydaje mi się, że dla każdego człowieka jest dobrym nawykiem. O ile oczywiście wasze życie zawodowe i prywatne wam na to pozwala. Ale dla takich ludzi jak ja, czyli osób, które same swoim czasem zarządzają, to jest coś naprawdę cudownego, wybawczego wręcz. Naprawdę, ja się czuję, jakbym została wybawiona. Mam więcej energii. Pierwsze pół godziny po przebudzeniu są dla mnie ciężkie, ale później ten dzień ma dużo lepszą jakość, dużo więcej rzeczy robię, dużo spokojniej. Ja jestem osobą, która, mimo że ja wstawałam wcześniej o 7:00 na przykład, no bo też mając córkę, która chodzi do szkoły, czy jak była młodsza, no to siłą rzeczy no wstaję wcześniej, no nie ma bata. Ja nie jestem tym typem wyluzowanej mamy, które 6-latki, nie wiem, nie odprowadza do szkoły i nie robi śniadania. Nie mówię, że w tym jest coś złego, to jest indywidualny wybór, ale mówię po prostu o sobie. Ja lubię dopatrzeć wszystkiego, rzucić okiem, mimo że moja córka jest nastolatką, to też lubię czasami rzucić okiem na to, co tam do jedzenia sobie pakuje. Więc tak, a jak wstawałam tak chwilę przed pracą, przed wyjściem, przed treningiem, to zawsze było tak szybko, szybko i człowiek jest taki wtedy nerwowy, często się spóźnia, nie może po prostu się ogarnąć. A ja mam teraz czas na rozruch, na takie spokojne wejście w rytm dnia. Dążę jeszcze do tego, żeby sięgać jeszcze później po telefon, bo ja po telefon sięgam przy śniadaniu, a chciałabym robić to jeszcze później, żeby te bodźce były jak najbardziej oddalone ode mnie, kiedy właśnie jestem w tej fazie rozruchu porannego. Moim celem jest to, aby po przebudzeniu robić medytację, albo wyjść na spacer do lasu, czy po prostu po osiedlu, i pewne rzeczy sobie przemyśleć na spokojnie, wyrażę też swoją wdzięczność, bo jak się budzę rano, pierwsze co robię leżąc w łóżku, to wyrażam wdzięczność. I to jest mega dziwne dla mnie. Ja mam takie dni, że przychodzi mi to naturalnie, ja mam takie dni, że się zmuszam i czuję się jak totalny dziwak. Totalny dziwak. Więc tak w skrócie to wygląda i też z jednej strony to jest zabawne, jak właśnie część osób jeszcze zanim wprowadziłam jeszcze to wcześniejsze wstawanie, to już dużo osób mnie pytało, że właśnie, że dlaczego ja to robię, że mi się chce. I w ogóle i te same osoby potrafiły też mnie zapytać, ale jak ja to robię, że ja tak wszystko ogarniam? Że mam czas i dla siebie, i właśnie dla rodziny, przede wszystkim dla rodziny, i ogarniam pracę, a pracę ostatnio mam naprawdę bardzo dużo. Jak ja to robię? No właśnie tak to robię. To wszystko to jest kwestia wyboru, nawyku i też samodyscypliny. I ja bardzo nie lubię takich komentarzy typu: o, bo tobie łatwo powiedzieć, bo ty coś tam. Ale nie mów mi, że mi łatwo powiedzieć, bo nie wiesz, ile to mnie kosztuje, żeby właśnie dany nawyk sobie wyrobić, no nie? Z czego ja musiałam zrezygnować. Więc tego bardzo nie lubię. Jeżeli możecie, to tak nie oceniajcie. Ale inspirujcie się, pytajcie. Może znajdziecie w nawykach innych ludzi coś dla siebie, co też poprawi jakość waszego życia.
i bardzo Was do tego zachęcam. Zobaczcie, jaki piękny, zabytkowy polonez. Ale piękny. Jestem we Wrzeszczu. Przyjechałam do Essence na pedi. Dostałam dzisiaj rano powiadomienie, że czeka na mnie coś specjalnego w paczku macie, także pójdziemy raz. A w ogóle nie jestem dzisiaj umalowana, nie mam dzisiaj żadnych nagrań, spotkań, więc moja skóra odpoczywa. Jutro właśnie będę miała bardzo intensywny dzień pracy, więc też powinnam gardło moje oszczędzać, bo wiecie, że mam problemy z krtanią, nie mogę za dużo gadać, więc koniec. Nie mówię już nic do końca filmu, nie no, żartuję. 9, 4, 8... 0,53. Chciałam tylko nadmienić, że czekałam na tę przesyłkę miesiąc albo i dłużej. Faktura, cena ze zniżką 439 zł, moi drodzy. Tak to jest zapakowane w taką dodatkową ekotorbę. To mi się bardzo podoba. Jest dość lekka. Ohohoho, jaki piękny kolor! O, wow! Słuchajcie, szczerze Wam powiem, że ten kolor podoba mi się bardziej na żywo, niż jak go widziałam na zdjęciach u Kretki albo na stronie Dag, bo jest to nerka, którą Kretka zaprojektowała razem z Dag Bugs. O, coś dostałam tutaj gratis. Balsam do dłoni, brzoskwiniowy zapach. Bardzo miło, bardzo miło, dziękuję. Jeżeli ktoś z Was zamówił, to dajcie znać, czy też dostaliście takie gratisy. Tutaj mamy pasek i ja Wam bez ściemy zrecenzuję tę torbę. Powiem Wam o jej detalach, tę nerkę, o tym, czy saszetę, bo różne są synonimy, o tym, jak ona jest wykonana. No w środku wygląda przepięknie, bez słodzenia. Ja Kretkę wspieram całym sercem, kupiłam tę nerkę normalnie za pieniądze, które zarobiłam też sama osobiście tymi dłońmi, tą głową. I postanowiłam po prostu wesprzeć moją przyjaciółkę, z którą znamy się ponad 10 lat, kurczę, naprawdę my się znamy z Kretką tyle lat. I niedługo, wiele wskazuje na to, że niedługo się spotkamy. Jak o tym myślę, to chcę mi się płakać. Ale do rzeczy. Tutaj mamy taką dodatkową kieszonkę. Te zamki wydają się naprawdę porządne. Tutaj wszyte. Ona przepięknie pachnie taką drogą, jakościową skórą. Jest, właśnie ta skóra jest taka gruba, zbita. Tutaj mamy na złoto... logo marki wybite Dag, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj taki fajny detal, do którego możemy coś przyczepić, ale dla mnie to jest detal ozdobny. No i w środku też takie coś, jak mam w torebce Louis Vuitton Never Full. To jest bardzo wygodne. Chcę sobie na przykład klucze przyczepić, jeżeli ktoś wiecznie gubi. Tutaj mamy jedną, chciałam powiedzieć szufladkę. Mamy jedną kieszonkę na suwak, tutaj mamy taką, do której możemy coś wsunąć. No i ta główna część jest naprawdę wielka. Więc pierwsze wrażenie, wow, nie myślałam, że to będzie aż taka jakość. Wygląda na jakość premium, mówię Wam to szczerze, naprawdę mówię Wam to szczerze. Zobaczcie, to wszystko, te elementy, te sprzączki też wyglądają porządnie i odcień złota jest drogi. To nie jest taki tani odcień. I nawet do mojej dzisiejszej stylizacji to wygląda fajnie. Podjedziemy zaraz pod mój dom i pokażę Wam na sylwetce tę nerkę. No dobra, zobaczmy. To czarne za mną jest to, moi drodzy, włóknina, ponieważ pozbyliśmy się trawników. Nie wiem, czy wiecie. Chyba już Wam o tym mówiłam. I właśnie teraz ta włóknina to jest takie przygotowanie gruntu pod nową trawę i ją się stosuje po to, aby nie... rosły tutaj żadne chwasty. Więc tak, za dużo w tej torebce nie mam. Mam dwie pomadki,
Mam tampona, bo jestem w potrzebie dzisiaj. Mam klucz do samochodu. O, wrzucę go sobie do tej małej kieszonki tutaj. Niestety, ale kamera, którą teraz nagrywam, była w mojej kieszeni, bo do tej torebki dużo więcej się nie zmieści. Telefon, który właśnie sobie przyłożyłam do kieszeni, bo przed chwilą rozmawiałam. Chodź, Luisik. I też mam tutaj trochę gotówki luzem. I to też sobie włożę do tej kieszonki. I mam tutaj cały czas mnóstwo miejsca. O, no dobra, okulary. Tylko pokrowiec został w samochodzie. Spokojnie mi się tu mieszczą okulary. No i teraz jak ona będzie leżała, jak mamy tu okulary? Ona już mi się tak nie złamie, jakbym chciała. No nie, no kurde, nieźle wygląda. Jak wam się podoba? Kredka! Naprawdę zrobiłaś coś niesamowitego. Ja się nie dziwię, że te nerki się wyprzedały. Ludzie chyba czuli po prostu, że to będzie hit, bo no, czas realizacji tego zamówienia był dość długi, więc to nie jest tak, że ktoś poza Kredką mógł pokazać te nerki właśnie z detalami, zrecenzować i na podstawie tej recenzji ludzie zamawiali. Ludzie zamawiali w ciemno, po prostu widząc je tylko u Kredki. I ja też jak zobaczyłam te nerki, to mówię, nie, no w ogóle abstrahując od wsparcia dla mojej przyjaciółki, ja po prostu chcę mieć taką nerkę. Przyda mi się bardzo. Na Bumbaga trochę mi było żal pieniędzy, a ta niczym nie odbiega właśnie od torebek premium. Także jestem w szoku. Chciałabym się do czegoś przyczepić, bo zaraz tutaj jacyś ludzie napiszą, że bo ja przesadzam, że mówię tak pozytywnie, ale ja mam to szczęście, że staram się w życiu być pozytywna. Nie zawsze jestem i też przyciągam pozytywnych ludzi, pozytywne rzeczy. Nie tylko, no bo negatywne też się zdarzają, ale no rzadko jest tak, że jestem bardzo z czegoś niezadowolona. Myślę, że to właśnie dzięki temu. Nie no, to jest w ogóle jakaś petarda. Luisek, co ty tam robisz? Co ty tam robisz w tych krzakach? Chodź tu, myszko. Chodź, mamusi. A pan mówił, żebyś nie chodził po włóknicę. Moja myszko. Chodź do domku, idziemy. Ale dzisiaj zimno, szaro, ciemno, normalnie jesień. Ale skupmy się na pozytywach. Tak, jeszcze tutaj. Jeszcze tylko jedno ujęcie i dwa słowa. Pierwsze to, że suwak jest rozpinany w dwie strony. To jest super wygodne. Jakby on był tylko jakby w jedną stronę rozpinany, to byłoby to mniej komfortowe. No i oczywiście pasek jest regulowany. I część tego paska jest takiego jakby płóciennego materiału. Zgadnijcie, kto nie zamknął rano szafy z butami i kurtkami. Podpowiem tylko, że nie byłam to ja. O Boże. A na obiad robię dzisiaj, moi drodzy, ziemniaki. To jest bardzo ważny element każdego obiadu. Ja jestem wielką fanką tego warzywa. Więc ugotuję ziemniaki z dużą ilością koperku. Do tego taki klasyk wakacyjny. Dla mnie to jest smak lata. Czyli pomidory malinowe z cebulą. Już mam wszystko to przygotowane. W śmietanie. Kto z was lubi taką letnią surówkę? I do tego mam jeszcze kilka ogórków małosolnych, więc dodatkowo dokroję, jak Oliwia będzie chciała. Bo ja, Piotrek nie jest z nami się obiadu, więc gotuję dla niej i dla mnie. I będą schabowe bez mięsa. Kotlety schabowe bez mięsa to jest bardzo, wbrew pozorom, prosty temat. Wystarczy mieć boczniaki. I te boczniaki najpierw opłuczemy, ja wam to wszystko zaraz pokażę. I potem będziemy panierować normalnie, tak jak mięso. I one są, po prostu smak jest wyborny. Także Oliwia niedługo wróci ze szkoły. Staram się tak zrobić obiad, że jak ona wróci, żeby te boczniaki właśnie gorące z patelni podać. Aczkolwiek one, te schabowe, wege, są dobre też na zimno. Co ciekawe, Oliwia cały czas nie mięsa. Ile już czasu? Może ktoś z was wie? Ponad 2 lata, z 2,5 na pewno. I ani razu się nie złamała, nawet nie uległa namowom babci w postaci: no ale w tej zupie prawie w ogóle nie ma mięsa, jest taka pyszna. No. Więc naprawdę jestem z niej mega dumna.
z siebie strasznie dumny, ale zgrzałem się straszliwie. I jestem też już strasznie głodny. Także czekaj, wstęp w mikrofonówce. Dostałem w pracy z jakiegoś konkursu, co jest zabawne. Dlatego więcej daje mniej miso, a dużo więcej. Ciężko kutu. Co tam się stało? O, dużo więcej. Bulionu, tak powiem. O, tylko z kostką. Ja tylko potrafię ćwiczyć, jeżeli w tle mam muzykę, albo jeszcze lepiej oglądam jakiś film na YouTubie. I zazwyczaj właśnie ćwiczę tak, że z jednej strony mam... Kłótni nie ma, ponieważ my... I tak wygląda nasz dzisiejszy obiad, schabowe, bez schabu, chrupiące, aromatyczne, naprawdę przepyszne. Spróbujcie sobie zrobić takie boczniaki, jeżeli nie próbowaliście. No i to jest mój taki smak wiosny. Ja absolutnie uwielbiam prosty smak, jak jest dobry pomidor, to on tak naprawdę dużo nie potrzebuje. Smacznego. Przepyszne. Po prostu idealny obiad na dzisiejszy dzień. Już na brwi. Chodź.